Dzisiaj ten mecz miał już całkiem inny wymiar. Raz, że stawka meczu, a dwa, że i mocno żeśmy napsuli krwi zespołowi Śląska. No, ale to ma być pocieszenie, bo nie przywozimy stąd nawet punktu. Chcieliśmy grać całą pulę, ale gdy przegrywa się 1-0 i doprowadza się do wyrównania i do końca praktycznie pozostają minuty, to trzeba mieć też troszkę rozsądku i pilnować nawet tego punktu. Myślę, że z przebiegu gry żeśmy na niego zasłużyli, ale niestety przegraliśmy spotkanie, no bo przeciwnik nas kontrował. Raczej to my powinniśmy wyprowadzać kontrataki, a stało się odwrotnie. W jednej z ostatnich akcji, po naszym stałym fragmencie gry, zespół Śląska wprowadził zabójczą dla nas kontrę, a dodatek przypadkowo jeszcze strzeliliśmy sobie golasami. No cóż, na pewno nie jest to miłe dla nas, bo jak to się mówi, nie zdobyliśmy nic. Pozostają nam dwa spotkania do końca i trzeba będzie w nich mocno się nagimnastykować, żeby tą ekstraklasę w niej cieczy utrzymać. Dziękuję. Proszę o zadanie pytania. Antoni Bugajski, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, chciałem zapytać o Wojtka Kędziorę. Nie żal, że, znaczy inaczej, nie powinien pan go wcześniej wpuścić do gry. Był pan zadowolony z Nikolicza, z tego, co przekazał przez godzinę? Wie pan co, podobny manewr zastosowaliśmy w Krakowie z Wisłą. To on tam nam przyniósł powodzenie i chcę powiedzieć, że tutaj żeśmy przecież po wejściu Wojtka też wyrównali. Czyli było wszystko, że tak powiem, zgodnie z planem. Niestety końcówka spowodowała, że no, można teraz gdybać, co by było gdyby, ale ja też mam świadomość tego, ile Wojtek do naszej gry wnosi, ile rozegrał minut, jak na nim spoczywa duży ciężar odpowiedzialności za wykańczanie akcji. No i ile też ma lat, tak? No, my gramy dzisiaj, za 3 dni we wtorek, no i później w sobotę jeszcze do tego dochodzi druga podróż, no bo wczorajsza i jutrzejsza również, no do łatwych nie będą należeć. Sam będąc piłkarzem, wiedziałem, jak się regeneruje, gdy miałem 20 lat, a gdy jak miałem 35, no to jednak jest proces wydłużony w czasie, stąd taka, a nie inna decyzja. A Nikolicz zagrał, powiedziałbym, średnio, no ale jednak wiedzieliśmy, że zespół Śląska ma twardo, nieustępliwie walczących stoperów, Dwaliego czy Celebana, a dzisiaj na dodatek doszedł jeszcze Kokoszka, który zagrał piłkarz o słusznym wzroście, no więc taki mieliśmy plan i ten plan, do zrealizowania tego planu to tak zabrakło, prawdę powiedziawszy, z 5 minut. Janusz Kołodziej, telewizja. Panie trenerze, czy zgodzi się pan z tą opinią, bo ja pamiętam pana jako zawodnika Śląska, który przede wszystkim walczył od początku do końca, nie było straconych piłek, że nie było tego widać nawet przy 0-1 u wszystkich zawodników, wyjąwszy Foszmańczyka, bo on dzisiaj dla mnie absolutnie man of the match całego spotkania, bo pokazywał walkę. Taki właśnie Nikolicz. Paru ludzi tak jakby nie zależało im na tym. Myśmy się z Andrzejem zastanawiali, co tu jest grane. Przegrywają 0-1, bronią się przed spadkiem. 10 minut po drugiej bramce pokazali, że można biegać 3 razy szybciej. Gryźć trawę, to jest takie wyświechtane określenie. Tego nie widziałem. Czy uda się panu to zaszczepić w tych 2 spotkaniach? Bez tego ten klub może spaść. No rzeczywiście. Co ma pan odpowiedzieć? Nikolicz jest piłkarzem. Tak, uda mi się i się otrzymamy. Nie, ale chcę odpowiedzieć panu na pytanie, bo pan zadał pytanie odnośnie zaangażowania. Wydaje mi się, że wszyscy chłopcy byli zaangażowani. Odbiór może być różny, bo jednak każdy ma prawo mieć swoje. Chcę powiedzieć, że inaczej się gra, gdy gra się pod presją. Często ona paraliżuje. Być może to było powodem takiego odbioru niektórych postawy niektórych piłkarzy przez pana. No tak,
Arnold Pizga za późno, fajny, techniczny zawodnik, próbuje, walczy, też moim zdaniem. No nie wiem, to nie wytykam, że błędu, bo ale, że dalej jest tam. Ale Pizga, że co, bo nie wiem teraz... Za późno na boisku, moim zdaniem. Facet, który potrafi zacentrować, zrobić zagrożenie i to, żeby... Wie pan co, powiem panu inaczej. Ja na co dzień pracuję, ale oczywiście, ja chcę panu powiedzieć, że na co dzień pracuję z chłopcami i znam ich na wylot, znaczy ich zalety, ale również ich wady. Jedną z zalet Dawida jest ciąg na bramkę, powiedziałbym dobre wykonywanie stałych fragmentów, dobre uderzenie, ale jedną z głównych wad wstręt do gry w defensywie. No wie pan, jeżeli ja gram na Śląsku z zespołem, który na boku ma Picha, to wyobraża pan sobie, że ja wystawię Dawida od początku i on będzie zmuszony biegać do tyłu, no to doszłoby do tego, że musiałbym go w przerwie najprawdopodobniej zdjąć. No więc wyszedłem z założenia, że lepszy Dawid na zmęczonego przeciwnika niż męczący się od początku w defensywie. No. Właśnie to jest to, że trenerzy, oczywiście jesteśmy oceniani negatywnie, pozytywnie, różnie, ale my na co dzień pracujemy z zawodnikami i wiemy każdy z nich, jaki ma potencjał i co jest jego mocną, a co słabszą stroną. Dziękuję. Proszę. Krzysiek Wanasik, Śląsk.netko. Panie trenerze, czy zgodzi się pan z opinią, że przy bramce Betrona Liki był faul Sądeckiego nad Wali? Nie zgodzę się. Takich pojedynków, jak, bo tam była samobójcza bramka, prawda? Takich pojedynków jest wiele. Tak szczerze powiedziawszy, to Dwali nie był w ogóle zainteresowany piłką, skoro odbiła mu się od pleców. To jest odpowiedź moja na pańskie pytanie. To raczej bym powiedział, że była przepychanka dwóch rosłych facetów, bo każdy miał określone zadanie do wykonania. Wyobrażam sobie, że Dwali odpowiadał za krycie Sobleckiego przy stałym fragmencie gry i tego nie uczynił. Jeszcze Robina Piotrzańska z Warszawska, panie trenerze, a jak pan generalnie ocenił pracę sędziego, bo był mocno niekonsekwentny dzisiaj, moim zdaniem, przynajmniej. Znaczy, wie pan co, na gorąco ciężko ocenić pracę sędziego. Raczej nie mam tego zwyczaju. 15 lat temu sobie pozwoliłem na ocenę jednego z sędziego. Dostałem 3000 kary, a on powiedział, że pozwie mnie do sądu o zniesławienie. Minęło 15 lat, ja dalej czekam. Ten pan oczywiście już nie sędziuje. Ale to tak tylko gwoli tego. I od tamtego czasu postanowiłem sobie, że nie będę oceniał pracy sędziów, nawet jeżeli ona jest pozytywna w mojej ocenie, czy negatywna. Ponadto proszę też wziąć pod uwagę fakt, że ciśnienie związane z meczami w końcówce sezonu są dla nas bardzo duże i ja raczej koncentruję się na tym, co zrobić, żeby przechytrzyć przeciwnika i co jeszcze wyegzekwować od moich podopiecznych w celu tym, żeby osiągnąć dany wynik, a niekoniecznie praca sędziego. Mnie jest trudno ocenić, jakie były te kontrowersje, panu być może łatwiej, ale na tym bym pozostał.